Hej wszystkim, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na środową aktualizację procesów na przestrzeni. Ostatnio robiłam w sobotę, no i cóż, generalnie to, co się wydarzyło później, to już było takie dla mnie dosyć łatwe do przewidzenia, więc co dalej? Co teraz będzie dalej? Wyniki są takie, znaczy wyniki procesów na przestrzeni są jakie są. I tak jak mówiłam, pewne potencjały wskazywały na taką, dokładnie taki rozwój wydarzeń, która jest jakimś swego rodzaju paradoksem. I właśnie, szczerze mówiąc, dla mnie sytuacja, która się odbywa w tej chwili na polskiej arenie politycznej jest, bo tego nie chciałabym nazwać inaczej jak arena, więc dokładnie jest bardzo fajną ilustracją procesów na przestrzeni, czyli mamy coś starego, co nie działa i co wprowadzało jakieś swoje elementy, które część może i nawet była ok, część się zweryfikowała, ale one były już trochę nie na ten czas. Przynajmniej dla nas, z czego wynikała chociażby wielki proces związany z frekwencją na wyborach. Tak jak mówię, chcę być apolityczna, nie chcę być polityczna, ale to jest akurat bardzo mocno procesowe, to co się teraz zadziewa. Jest to super jakby manifestacja tego, w jakim my momencie jako świadomość jesteśmy, jak się dużo zmieniło przez te ostatnie kilka lat w naszej świadomości i właśnie tego dowodem jest ta chęć posiadania wpływu. To, co ja Wam mówię od kilku miesięcy, czyli to poczucie wpływu, poczucie łapania kontroli. Tak jak ja Wam mówiłam, że październik będzie o kontroli, więc to, że tak wielu z nas poszło do wyborów, jest to absolutny jakiś tam rekord, tam cała telewizja na ten temat huczy, nie tylko telewizja, natomiast no, był to rekord. Dlaczego? Dlatego, że my właśnie szukamy sposobów na złapanie kontroli, szukamy sposobu na uchwycenie wpływu, dlatego że jeżeli my się czujemy z czymś niewygodnie, coś chcemy zmienić, no to szukamy sposobów na to, żeby zmianę wprowadzić. Jeżeli nam w drugą stronę to samo, ponieważ jak gdyby no tutaj w tym wypadku poszli wszyscy na te wybory i każdy gdzieś tam głosował za tym, co jemu podpowiada jego sposób myślenia, czyli jedni dla zmiany, a drudzy, żeby tej zmiany nie było. I takie różne wyniki mamy, jakie mamy i teraz co dalej z tego wynika? Dobra, więc po kolei. Tak jak Wam powiedziałam, wyszliśmy w chaos i to jest dobry chaos, on musi się wydarzyć. Ten chaos jest po to, żebyśmy my rozmontowali coś, co nie działa. Tak, wiem, tu się zaraz hejterzy odezwą, że ja nie wiem, co ja mówię, że to będzie źle, że sytuacja się mocno rozchwieje, że czasy są niepewne i tak dalej, tak dalej. Nic na przestrzeni, żaden blok zdarzeniowy nie wydarza się większy, aniżeli my mamy potencjały, żeby go rozwiązać. Dlatego też nie zadziewają się na naszej planecie sytuacje, które miałyby na przykład nas, nie wiem, skasować całkowicie. Czyli nie mamy technologii, czy nie mamy sposobu na to, żeby na przykład przeciwstawić się asteroidzie. Też na razie tych żadnych asteroid w naszą stronę kosmos nie wysyła. Jeżeli na nas nie ma wyroku, powiedzmy, ponieważ jeżeli jest wyrok, no to wtedy asteroida leci. Wtedy się zadziewa coś, co jest poza możliwości interwencji, czyli ja nie mogę już z tym nic zrobić, czyli no po prostu takie coś się wydarza i ja z tym jako nie mam możliwości, nie mam zasobu, żeby coś z tym zrobić, więc to się wtedy wydarza, to znaczy, że ma coś się absolutnie skończyć. Natomiast jeżeli dzieją się rzeczy, które ja tak naprawdę na bieżąco mam zasoby, żeby z tym działać, no to wtedy rzeczywiście tylko muszę użyć odpowiednich narzędzi, odpowiednim kolejności i wtedy się to zadziewa, więc spokojnie, nic tu się nie wydarza dlatego, żeby nam coś ktoś robił na złość, tu się wszystko wydarza dokładnie w takiej kolejności, w takiej chronologii, abyśmy my potrafili powolutku sobie tą naszą cywilizację przekształcać. No i teraz tak, weszliśmy w chaos, który jest związany z rozmontowywaniem czegoś starego, ale ogólnie, ja już teraz nawet nie mówię o naszym kraju, ja już mam na myśli cały świat, który popada w odmęty chaosu w tej chwili ze względu na
na wszelaką ludność, która, że tak powiem, przenosi swoją uwagę ze swoich miejsc na europejskie i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Więc tutaj też oczywiście chcę parę słów na ten temat powiedzieć, a nawet tutaj się tym razem posłużę terminem z Wikipedii. Dobra, natomiast tak, jeżeli chodzi o chaos, to ten chaos, przy chaosie zawsze jest kreatywność. Chaos zawsze jest elementem spójnym, to są jak brat i siostra. Jedno z drugiego wynika. Chaos trwa, ale z drugiej strony on tworzy możliwości do kreatywnych, nowych, zupełnie innych rozwiązań, ale przede wszystkim też determinuje używanie nowych wartości. No bo chaos rozwala stary sposób, stary schemat, starą myśl, więc już mi nie będzie działało po moim starym schemacie, więc muszę wejść w kreatywność, żeby te nowe treści uzyskać, żeby załatwić tą sprawę, żeby ten chaos uspokoić i żeby zbudować z tego czegoś nowy temat. No i teraz tak, tylko że trzeba pamiętać o dwóch ważnych elementach związanych z torusem. Więc to, co się dzieje na jesieni, to, co się dzieje w tej drugiej połowie, szczególnie właśnie tutaj dotyczy to października, dotyczy to listopada i trochę grudnia, procesy te działają w ten sposób, trochę jak będziemy to porównywać sobie do biegu ze sztafetą, ponieważ wygląda to w ten sposób, ponieważ przestrzeń nabudowuje się fraktalnie, więc każda poprzednia warstwa, tudzież poprzedni cykl ma coś wspólnego z nowym. No nie może być zupełnie osobna historia, bo ona się ze sobą nie połączy, jedno z drugiego musi wynikać. To jest ciąg przyczynowo-skutkowy. Teraz tak, jeżeli w listopadzie rok temu coś się wydarzyło, coś się zmieniło, to my widzimy tylko ten fragment, czyli to coś. Natomiast na wiosnę, czyli to jest w naszej głębi się zmienia, na wiosnę już ta decyzja wychodzi na zewnątrz. Natomiast pełen obraz sytuacji przychodzi przy kolejnej jesieni. Czyli to, co się wydarzyło w naszej sytuacji polskiej teraz, to jakby pełen obraz tej sytuacji również zobaczymy w przyszłym roku, czyli za rok. Ponieważ na wiosnę, bo taka już tam zima, to tam raz, dwa, natomiast na tą wiosnę, czyli od stycznia, bo już można od stycznia liczyć ten nowy rozdział torusa, nową warstwę torusa, już od stycznia zostaną wprowadzane nowe różne tematy, które będą wprowadzane, czyli one dopiero muszą wyjść, zweryfikować tym, co jest, no i na tyle, na ile to się uda, to zostaje, wgryza się to, no i tam się coś weryfikuje lub się nie weryfikuje i o tym też cały czas, całe poprzednie wszystkie aktualizacje właśnie o tym procesie było, o tym rozdzielaniu ziarna od plew i tak dalej, to się właśnie dzieje w momencie, kiedy wchodzi coś nowego, to tak nie do końca pasuje do starego, coś pasuje, coś nie pasuje, więc to, co nie pasuje, to się usuwa i cały ten pełen obraz tej sytuacji jest na jesieni. Ale teraz tak, jeżeli wyobraźmy sobie bieg biegaczy ze sztafetą. Przekazują sobie wzajemnie tą pałeczkę. Generalnie w biegu polega to na tym, że jeden ma jedną pałeczkę, dobiega do następnego, przekazuje mu tą jedną pałeczkę i wtedy następny biegnie. Natomiast w przypadku przestrzeni trochę to jest inaczej. Na ile my te procesy na bieżąco robimy, na tyle tych pałeczek jest w grze. Ponieważ w tym momencie, jeżeli my mamy jedną pałeczkę, to biegamy do drugiego i on już ma jedną pałeczkę z poprzedniego roku. Czyli on już ma dwie. Dobiega do następnego, tamtemu daje. Tamten, jeżeli nie ma, to super, bo przejmuje te dwie i biegnie dalej, ale często też ma z poprzedniego biegu niezałatwione procesy. Więc chodzi o bieżące układanie w sobie tych treści, o bieżące robienie ewolucji, o bieżące podnoszenie świadomości, nie odkładanie spraw na później, nie bawienie się w dywany i szafy, gdzie się kurze zbierają i tak dalej, tylko cały czas na bieżąco, dlatego że no wyobraźmy sobie, jak będzie wyglądał biegacz z 12 pałeczkami czy z 24 pałeczkami, nie może biec wtedy szybko. Więc on się musi tych pałeczek pozbywać. I jak się pozbywa tych pałeczek, to wtedy on je po prostu wyrzuca. No więc jak on je wyrzuca, bo już nie może ich przerobić, no bo nie ma już komu ich przekazać, więc wtedy je wyrzuca. Więc jeżeli je wyrzuca, to wtedy jest chaos. Ogromny chaos. I właśnie my jesteśmy teraz w etapie, że się okazuje, że tych biegaczy było trochę i oni trochę mają tych pałeczek na tych rękach. Jeszcze raz podsumowując.
Każdy proces dodaje do następnego następny poziom fraktalny. Więc jeżeli jeden biegacz dobiega z jedną pałeczką, gdzie ten drugi ma jedną pałeczkę tylko nierozwiązaną, to bierze drugą i jest ok. I jemu się te pałeczki łączą i wtedy ma jedną dużą. Natomiast w momencie, kiedy jest za dużo nierozwiązanych spraw na wielu warstwach, poziomach torusa i przestrzeni, wtedy zaczyna się robić chaos. Wtedy się robi ten efekt, że ten biedny biegacz ma kupę tych pałeczek i musi z tymi pałeczkami szybko biec. No to one mu wypadają, on coraz wolniej biegnie, on się szybciej męczy, więc jest coraz mniejszy sens tego wszystkiego i właśnie tak mniej więcej wygląda aktualna sytuacja. Dlatego też te pałeczki teraz rozwiązujemy, czyli teraz łapiemy to, co tu jest jeszcze niezwiązane, żeby się nie okazało, że znowuż jakiś biegacz biedny będzie musiał za chwilę, nie przebiegnie już po prostu tego więcej. W momencie, kiedy przestrzeń coś blokuje, czyli właśnie już widzi, że nie da rady, żeby jeden biegacz był w stanie przebiec dużą jakąś ilość kilometrów ze 100 ma, ze 100 albo i nawet i 150 pałeczek, to wtedy ona to blokuje, zatrzymuje i wtedy zaczyna się proces sprzątania przeszłości. Czy to są te węzły? Te węzły, które dobiegają do nas co chwilę, a jeszcze to i zapomniałaś jeszcze o tym, wszystkie te pałeczki proszę rozwiązać, bo dalej nie pobiegniesz. Tak po prostu jest. I tak jak przechodzenie z klasy do klasy. Podczas roku szkolnego jest super, ale w momencie, kiedy jest ta ostateczna weryfikacja, nagle zalatamy, nadrabiamy jakieś zaległości, poprawiamy oceny i tak dalej. Staramy się, żeby był jak najlepszy wynik na koniec. A jeszcze nie daj Boże, że się okazuje, że jakiś przedmiot, jesteśmy zagrożeni z jakiegoś przedmiotu, więc już w ogóle kierujemy całą uwagę na ten przedmiot, który może spowodować, że cała reszta przedmiotów nam nie pomoże i nie przejdziemy do następnej klasy. O tym jest aktualna sytuacja na przestrzeni, także pamiętamy. Teraz widzimy nową sytuację, która jest wynikiem sytuacji zeszłego roku. Pamiętamy o tym, że na wiosnę wchodzi z tej nowej sytuacji wynik na zewnątrz, co się będzie musiało połączyć ze sobą na następną jesień ze wszystkimi wcześniejszymi procesami. Sztafeta dobiega coraz więcej. O ile jest to cały czas rozpatrywane, rozwiązywane, wtedy się to fajnie, płynnie przesuwa. W momencie, kiedy jest to cały czas gromadzenie nierozwiązanych problemów wcześniejszych, wtedy się to nawarstwia, aż w końcu przestrzeń to zatrzymuje. I na tym polegają też blokady. Te blokady, o których jak wszyscy się rozpisują, opowiadają, to właśnie jest to, czyli za dużo treści, za dużo prób bohatera nie zostało przerobionych, za dużo jest tych pałeczek i po prostu ten umysł nie jest w stanie tego przepchnąć, on nie jest w stanie tego przyjąć i się wtedy blokuje. No dobra, ja jak zwykle spoglądam w notatki, czyli pamiętamy, jesień to jest głębia siebie, wiosna głębia zewnętrzności, a jesień jest, następna jesień jest połączeniem tych dwóch poprzednich, czyli ta jesień jest wynikiem poprzedniej jesieni i wiosny. Bo ja się skupiam na tych dwóch porach roku, bo lato i zima to są takie konstans. One są kontynuacją tych dwóch elementów, czyli jesieni i zimy. Ponieważ na jesieni się sprawa zamyka, a na wiosnę się sprawa otwiera. Więc to są te dwa dla mnie najważniejsze procesy, przynajmniej ja uważam, że w czasie tych dwóch pór roku najwięcej się dzieje, najwięcej można zrobić. Bo lato, tak jak mówię, i zima to są już takie bardziej stabilne procesy, no i tam jakby jest jak jest. Ok. Czyli tak, to już Wam powiedziałam. Jak zwykle ja trochę taka jestem, wiecie, w środek tygodnia. Ok. Do czego nam ten chaos jest potrzebny? Jeszcze raz. Czyli do tego rozdzielenia tych wszystkich problemów po kolei, rozwiązania tego, co się da, a tego, co się nie da, no to niestety trzeba się z tym pożegnać. Do rozwikłania tych wszystkich po kolei naszej własnej sytuacji, która nas jakby pokazuje, gdzie jesteśmy i co nas blokuje przed dużym skokiem ewolucyjnym. Więc o tym wszystko jest. Słuchajcie, ale mi się najbardziej podoba ten proces frekwencji, który miał miejsce, dlatego że to jest właśnie absolutny dowód na to, że my chcemy, już czujemy tą władzę w rękach, że nam się już chce coś zmienić, że my już czujemy, że my mamy na to wpływ. Także to ja będę do tego wracać jeszcze później. No dobra, i teraz chcę się odnieść do sytuacji globalnej. Czyli ten proces, który mamy w tej chwili,
Przypominam Wam, coś starego, coś nowo-starego i coś zupełnie nowego. Trzy elementy. Tak jak ja powiedziałam, zawsze Wam mówię, że są trzy algorytmy, ten trzeci algorytm trzeba odkryć. To ma być ta taśma klejąca, spinająca dwa skrajne elementy. To ma być ten sposób na to, żeby to ze sobą połączyć. Czyli ten ruch na przestrzeni. Tak jak mamy tak zwany symbol, tak symbol, nie symbol, tylko mamy ten most Einsteina-Rosena, czyli narysujcie sobie na kartce dwa punkty po przeciwnych rogach i jak tą kartkę złożycie, to te dwa punkty są koło siebie. W momencie, kiedy mamy to tylko na tej kartce, to jest to długa bardzo przestrzeń, długa droga do przejścia. Natomiast jeżeli się to połączy, to jest ten sam punkt. No ale właśnie trzeba wykonać ten ruch. I ten ruch jest rozwiązaniem, czyli to jest ten trzeci element, trzeci algorytm, to jest ruch, to jest wprowadzenie funkcjonalności, ponieważ jedna strona jest w sumie martwa, stoi, druga strona też jest martwa, bo stoi, więc musi być ta trzecia rzecz, która te dwie graniczne ściany połączy w jedną całość. Dobra, więc te trzecie rozwiązanie, które w naszym wypadku polskim dosłownie się nazywa trzecią, a nie będę mówić, wiecie sami. W każdym razie ja tu widzę między tymi trzema sytuacjami, tymi trzema grupami, ja tu widzę bardzo dużo różnych ciekawych procesów, które mogą wystąpić, które nie będą piękne. Słuchajcie, nie ma się co oszukiwać, że tam będzie dużo waśni, tam będzie dużo kombinacji i dużo będzie wychodziło smutnej prawdy. To będzie dużo prób bohatera dla wszystkich uczestników tej zabawy, nazwijmy to. I tam, ale to jest potrzebne, ponieważ no, żeby coś zacząć i żeby coś skończyć, to trzeba być na pierwszym poziomie. Te pierwsze poziomy tam będą wylatywać, wyskakiwać. Ale co jest najważniejsze, to co już Wam powiedziałam jakiś czas temu na którejś z aktualizacji, że ewidentnie widzimy to, ja to widzę na przestrzeni, więc mogę Was tutaj, jeżeli co po niektórych to martwi, to mogę Was uspokoić. My jesteśmy już na etapie, kiedy pieniądze już to nie wszystko. Że my już czujemy tą wyższą wartość na wyższych poziomach, więc my już czujemy, że to nie chodzi o to, że ktoś mi coś da, jakieś finanse czy materie, to nie chodzi o to, tu chodzi o autentyczność, o szczerość intencji i to wygrywa i myślę, że to jeszcze tak nie wygląda, ale może za jakiś czas będzie wyglądało to w ten sposób, że rzeczywiście ta prawdziwa wartość, że ci ludzie, którzy teraz tam są i układają się na nowo w swojej nowej sytuacji, wszystkie te grupy, myślę, że oni jeszcze w tej chwili ich łączy, uspójnia fakt tam wróg mojego wroga i tak dalej, i tak dalej. Jasne, ale za jakiś czas, kiedy zaczną odnosić autentyczne sukcesy, a zaczną, oni naprawdę poczują tą intencję i oni naprawdę poczują tą prawdę w tym, że kurczę, ja naprawdę mam wpływ, że tu naprawdę chodzi o to, że się już kończą ta przestrzeń, skończyła ten proces takiego dziobania, tylko takiego wyrywania sobie wzajemnie nie wiadomo po co, takiego jak takie wrony, które wyrywają sobie, skubią jakąś tam rzecz, natomiast tutaj się już to kończy, że naprawdę chodzi o to uspójnienie, więc ja jestem spokojna, dlatego że wiem, że proces prowadzi nas do uspójnienia. Skoro to się stało tak, jak myślałam, że to się tak stanie, to jest dokładna hybryda tego, to jest właśnie hybrydowa przestrzeń, to co się wydarzyło i to co się dzieje na świecie, bo do tego też zaraz się właśnie chcę odnieść, to wszystko jest ze sobą powiązane i to jest dobrze. To jest niesamowita weryfikacja tego. To jest taka, jeżeli to się teraz wydarzyło, to możemy tylko być dobrej myśli, że w tych ludziach, którzy teraz tam są, naprawdę jest ten trzeci poziom albo przemyśl rozwijający. Lub idea. Idea. Tu jest idea. Ja nie mówię, że każdy z nich to jest nie wiadomo kto, ale chodzi mi o tą ideę. I to łączenie hybrydowe tworzenia wszystkich elementów. Oni się będą kłócić, będą się ścierać, ale to jest początek, a potem w przyszłym roku będzie już zupełnie inaczej, także dajmy trochę czasu i cierpliwości i skupmy się raczej na sobie,
A jeżeli albo na sobie, no na sobie, żebyśmy zawsze, bo w tej chwili jakby tak dużo się dzieje na przestrzeni, że ciężko może się skupić na sobie, ale zobaczymy, co tu się dzieje na przestrzeni świata zewnętrznego. Dobrze, w świat zewnętrzny walczymy poniekąd, też ten temat przerabialiśmy w jakimś sensie tutaj. Może nie przerabialiśmy go w takim sensie. Myśmy w ogóle tego nie przerabiali w takim kontekście, tylko przerabialiśmy to w kontekście kampanii wyborczych, bo nie mam na myśli naszych najbliższych sąsiadów, w których tutaj gościmy. To nie jest to samo. Natomiast jeżeli chodzi o towarzystwo, które teraz właśnie stanowi swego rodzaju, nazwijmy to problem, chcę Wam przedstawić, na czym polega ich sytuacja i z czym my się mierzymy. Jako ludzkość, bo nie będziemy tutaj teraz już wymieniać ludzi po imieniu, jako ludzkość, czy po nazwie. To sytuacja, my jako ludzkość się musimy uspójniać, więc ta sytuacja jest wynikiem, przestrzeń tak wyrzuciła na zewnątrz to, z czym mamy problem, z czym my jesteśmy nieuspójnieni, co my tworzymy, a my wytwarzamy potencjały na, no nie boję się tego słowa użyć, pasożytnictwo. I bo jest różnica między pasożytem a symbiozą. I teraz chcę Wam troszeczkę, przeczytam Wam, możecie sobie to sami sprawdzić, definicję pasożyta z Wikipedii. Jest to forma antagonistycznego współżycia dwóch organizmów, z których jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody. I słuchajcie, to o tyle, o ile to na globalnej arenie widać w formie tego, co się teraz dzieje, tak o tyle my to też musimy na to zwracać mocną uwagę w naszych prywatnych życiach, to tak tylko nadmienię, żeby tego nie było. I teraz Wam powiem, w jaki sposób powstaje w ogóle taka forma współżycia z innymi. Powstaje wtedy, kiedy istota ponosi porażkę, próbując podnieść swoją jakość życia. Wtedy zaczyna, potrzebuje podnieść sobie tą jakość życia z różnych względów, bo zaraz umrze, więc to jest pierwszy poziom, który to jest cecha pierwszego poziomu. Nie ma tutaj się co oszukiwać, to jest naturalna cecha, że istota będzie dla swojego przeżycia używała wszystkich możliwych sposobów, żeby przeżyć. Łącznie z wykorzystywaniem innych istot, które mają ten sposób na przeżycie lepszy niż ten, co ja wymyśliłam. W związku z tym tego rodzaju zachowanie jest ok, póki to jest tylko forma pomocy doraźnej, natomiast w momencie, kiedy to się staje, nazwijmy to przyzwyczajeniem, habitem, zachowaniem, no to już normalnym, to już zaczyna się mocno naciągać dług. Czyli mocno się naciąga ta sprężyna między dawcą a biorcą tylko. Czyli zaczyna się rozciągać jak guma i ona w końcu pęknie. Słuchajcie, to jest inna historia, która mi tutaj bardzo mocno cały czas gra, to jest historia wędki i tony ryb. Na pewno znacie tą historię, więc nie będę jej tutaj przedstawiać, ale o ile tamto towarzystwo zrozumie, czym jest ta wędka, o tyle sytuacja się generalnie uspokoi. Dlatego, że tutaj każdy musi się uspójnić z resztą, więc muszą w pewnym sensie być wszystkie, cała nasza wibracyjność cywilizacyjna musi być na podobnym poziomie. Jeżeli są wadliwe elementy, które sobie nie radzą z tą wibracją, to one muszą się naprawić. I teraz jest to, w tej chwili co się dzieje, pokazuje, gdzie jest problem i w jaki sposób my mamy się za ten problem zabrać. Oczywiście, że na początku to jest szok, potem jest krytykowanie krytykujących, potem jest jakaś taka zaduma, a na końcu nie ma odpowiedzialności. A tym razem powinna być ta odpowiedzialność. Czyli gdzieś jednak mimo wszystko zastanówmy się jako ludzie nad rozwiązaniem tego problemu. I jeżeli nie ma rozwiązania, na pewno jest. No ale to może się nam nie spodobać forma rozwiązania tego problemu, ale warto to przemyśleć, dlatego że jest to potrzebne dla nas, dla naszego profilu cywilizacyjnego, żebyśmy my to przeszli i znaleźli na to rozwiązanie. Krótko mówiąc, cywilizacja się musi uspójnić, a żeby się uspójniła, to ona się musi uspójnić w całości. Nie tylko niektóre fragmenty tej cywilizacji,
tylko w całości. A kiedy, bo to też nie chodzi o to, żebyśmy my teraz jakieś pradawne ludy, które sobie żyją w ten sam sposób na jakichś tam wyspach, gdzieś w jakichś egzotycznych tam fragmentach ziemi, żeby teraz, którzy żyją sobie ten sam sposób po te 2000 lat, żebyśmy my ich teraz na siłę edukowali czy unowocześniali. Nie, nie, nie. To jest w momencie, kiedy my wchodzimy sobie wzajemnie na głowę, a trochę tutaj taka sytuacja ma miejsce, więc tamte ludy, które sobie siedzą, łowią sobie rybki, drążą sobie z pni drzew łódki, na których sobie potem siedzą i łowią te rybki, są szczęśliwi i nic im nie brakuje, po prostu kultywują w dalszym ciągu swoje tradycje i jest im ok. To jest super, bo to są archiwalne zapisy naszej historii jako cywilizacja i tak musi być. Natomiast w momencie, kiedy towarzystwo wychodzi poprzez bijatykę, kłócenie się, walkę, pierwszy poziom wchodzi, a my nie mamy na to odpowiedzi żadnej, albo mamy jedną skrajną, albo drugą skrajną, to nie jest rozwiązanie ani to, ani to. Musi być trzecie rozwiązanie, do którego my właśnie musimy zdążyć, ponieważ to jest sposób na to, co czeka nas w przyszłości jako cywilizacja o charakterze kosmicznym. Więc to się dzieje w tej chwili, dlatego że to jest nasz problem. Myśmy wytwarzali zbyt długo potencjały pasożytnictwa, czyli pozwalaliśmy na istnienie tej formy współżycia, czy w swoich życiach prywatnych, czy globalnie, to nie ma znaczenia. Generalnie są te potencjały, one są naturalne, tylko trzeba mieć je pod kontrolą. Tak jak nie lubimy, kiedy nam jakieś pasożyty żyją w naszej okolicy, i mamy na to sposoby, czyli, nie wiem, usuwamy jakieś robaki z roślin, czy nawet i robaki z wewnątrz organizmu, wszystko jest ok. Czyli tu mamy na tej formie mamy tą zgodę, ale my musimy znaleźć rozwiązanie w tej, bo to nie jest to samo oczywiście, żeby tutaj mnie hejterzy teraz nie zjedli, że jak ja śmiem porównywać coś takiego do czegoś. Nie, 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 to nie jest to samo. Oczywiście, że nie. Tylko ja tutaj zaznaczam mocny element tego, że my jako ludzkość musimy na to wreszcie znaleźć rozwiązanie. Wszyscy. Wszyscy musimy znaleźć na to rozwiązanie, bo ten problem i ta sytuacja trwa zbyt długo i ona trwa tak naprawdę nie od tygodnia czy dwóch. Ona trwa od setek lat. Od setek lat, dlatego że ten konflikt tak naprawdę od tych właśnie konfliktów nasza cywilizacja się rozpoczęła. I tutaj ja mogę nawrócić do sytuacji Jezusa, który właśnie w pewnym sensie rozpoczął naszą cywilizację i to jest ten nasz znacznik czasowy. Dlatego ja zawsze od tego momentu liczę naszą cywilizację. Oczywiście mam świadomość, że ludzie żyją na Ziemi dłużej, ale ja od tego momentu, od tego znacznika liczę nasz czas ewolucyjny, nasz jako ludzi. To jest nasz fragment cywilizacji, ta czasoprzestrzeń. Więc doszliśmy do końca, doszliśmy do końca i mamy w tej chwili posprzątać problemy, które rozpoczęły tą cywilizację, czyli od czego to się zaczęło, czyli od tych konfliktów. I jakby całe 2000 lat my walczymy z czymś, co już nie ma sensu z tym walczyć, tylko to trzeba po prostu pogodzić, uspójnić, zrozumieć i znaleźć dla tego miejsce. I dlatego to tak Wam po prostu powiem, żebyście Wy nawet prywatnie macie wpływ, nie macie wpływu, nie wiem kto mnie ogląda, po prostu się zastanowili nad tym, jakie może być trzecie rozwiązanie dla tych ludzi, dla nas wszystkich, dla całej ludzkości. Słuchajcie, dzisiaj na tyle, postaram się jeszcze w tym tygodniu coś nagrać. No pewnie będzie to znowu aktualizacja, bo może jeszcze na tej przestrzeni coś mi nowego przyjdzie. No i cóż, trzymajmy się dalej, wchodźmy w ten chaos z rozwianym włosem i wszystko będzie ok. Trzymajcie się, hej!